dzień jak co dzień, oświeżeni wodą życia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ufnie patrzymy w przyszłość. Każdy dzień ugaszczamy Jezusa Chrystusa w swoim umyśle w obrębie nagrody. To On wycisza nam złe, natrętne myśli, a pobudza te dobre, te pozytywne. To On powoduje, że mamy chęć do życia, że tworzymy coś nowego, budujemy, jesteśmy serdeczni i pomocni. Poczytajmy teraz Słowo Boże. W niebo wstąpienie. Po swojej męce Jezus dał uczniom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niebo, w niego jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. To było Słowo Boże. Ten niepowtarzalny cud, który się raz w historii Ziemi wydarzył, narodziny Pana Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie oraz przelanie Ducha Świętego na swoich apostołów, powoduje, że ludzkość się zmieniła. Każdy z nas, odkrywając Jezusa Chrystusa w sobie, jest inny, jest dobry, jest szlachetny, pozytywnie myśli, pomaga innym, jest szlachetny. To właśnie Jezus Chrystus spowodował, że jesteśmy tacy. Kochając Jezusa Chrystusa każdy dzień, ufamy, że w dniu śmierci przyjdzie po nas. I od tej pory już będziemy aniołami w zastępach Boga. Dziękuję.